Witam Was w trzecim filmie ze szkicami rozwiązań zadań finałowych 12 olimpiady matematycznej juniorów. Zadanie trzecie jest następujące. Dane są takie dodatnie liczby całkowite A i B, że każda z liczb AB oraz A plus 1 razy B plus 1 jest kwadratem liczby całkowitej. Udowodnij, że istnieje taka liczba całkowita N większa od 1, dla której liczba a plus n razy B plus n jest kwadratem liczby całkowitej. Zacznijmy od analizy treści zadania i od pewnych uproszczeń. Dane są liczby całkowite A i B i ich iloczyn jest kwadratem liczby całkowitej, czyli AB równa się pewna liczba całkowita do kwadratu. Liczby b mają ponadto tę własność, że jeżeli do każdej z liczb A i B dodamy 1, to ich iloczyn Również jest kwadratem liczby całkowitej. Te dwie liczby są więc równocześnie kwadratami liczb całkowitych. A mamy wykazać, że jeżeli będziemy teraz do każdej z liczb a i b dodawać kolejne liczby całkowite, dodamy 2 i obliczymy wartość tego iloczynu, dodamy 3 i obliczymy wartość tego iloczynu, i tak dalej, to wśród tych wszystkich iloczynów. A plus liczba całkowita razy b plus ta sama liczba całkowita, musimy znaleźć taki, który jest kwadratem liczby całkowitej. Przy czym wiemy, że te dwa pierwsze iloczyny są już kwadratami liczb całkowitych, czyli te dwie liczby są liczbami całkowitymi. Co do uproszczeń, o których wspomniałem przed chwilą, warto zauważyć, że wystarczy nam tylko jedna liczba n. Jeżeli będzie ich więcej, to się nie pogniewamy, ale jedna spełnia warunki zadania. Jeżeli spojrzymy na treść zadania i na te iloczyny, to od razu rzuca się w oczy, że dla a równego b nie ma w ogóle żadnego problemu, bo wszystkie iloczyny a plus liczba całkowita razy b plus ta sama liczba całkowita są kwadratami liczby całkowitej. W szczególności dla a równego b równego 1, iloczyn a plus n razy b plus n równy n plus 1 do kwadratu jest kwadratem liczby całkowitej dla dowolnej liczby całkowitej n. Zastanówmy się teraz nad pozostałymi przypadkami, czyli nad tymi, dla których przynajmniej jedna z liczb a lub b nie jest jedynką. Aby wykazać, że istnieje liczba n mająca żądaną własność, wystarczy ją po prostu wskazać. Przyjmijmy więc n równa się ab. Wtedy n jest większe od 1, a iloczyn a plus n razy b plus n jest równy a plus ab razy b plus ab, co po wymnożeniu wartości w nawiasach i trzykrotnym wyciągnięciu odpowiednich wartości przed nawias daje iloczyn ab razy a plus 1 razy b plus 1. Jeżeli spojrzymy jeszcze raz na treść zadania, to widać, że jest to iloczyn dwóch kwadratów liczb całkowitych, a iloczyn dwóch kwadratów liczb całkowitych jest również kwadratem liczby całkowitej. To Kończy rozwiązanie zadania. Na koniec zauważmy jeszcze, że istnieją pary AB spełniające warunki zadania, w których A jest różne od B. Na przykład 1 i 49, 2 i 242, 3 i 48, 8 i 288. Okazuje się, że istnieje nawet nieskończenie wiele par AB, dla których A jest równe 1, a więc postaci 1b spełniających warunki zadania. Pary takie można uzyskać za pomocą rozwiązań w liczbach całkowitych równania x kwadrat minus 2y kwadrat równa się minus 1. Można udowodnić, że takich rozwiązań xy jest nieskończenie wiele. Dowód w tym miejscu pominiemy. Jeżeli teraz para xy spełnia powyższe równanie, np. xy równe jest odpowiednio 7 i 5, to przyjmując a równe 1 oraz b równe x kwadrat, uzyskujemy ab równa się x kwadrat oraz a plus 1 razy b plus 1 równa się 2 razy x kwadrat plus 1. A to się równa 2y do kwadratu. Obie liczby ab oraz a plus 1 razy b plus 1 są więc kwadratami liczb całkowitych.